Przepraszam, a za czym pan się rozgląda? Za mlekiem. Chyba starczy, nie? Jeszcze na popitę. Na popitę gazowane? Dobrze przetopi. No witam, najostrzejsze burrito w Polsce. Co prawda już raz je zjadłem, ale teraz podobno jest jeszcze ostrzejsze. Kiedyś miało 5 milionów SHU, teraz ma 6,4. Jak się dowiedziałem, że jest ten nowy sos, że teraz zamiast 5 milionów jest 6,4, mówię, kurde, no powinienem spróbować chyba, skoro się biorę za takie rzeczy, no to wypadałoby jednak się z tym zmierzyć, nie? 5-milionowe burrito weszło mi wtedy jakoś tak zdumiewająco łatwo i to był w ogóle pierwszy challenge ostrości, w jakim brałem udział w życiu. No nic, zobaczymy. Spoko Loko, ulica Francuska, burrito 6,4 miliona SHU. Najostrzejsze w Polsce. Trochę się cykam, ale przyjąłem dzisiaj taki mental zwycięzcy, że siadam, jem to burrito, wstaję, zapominam o tym. Nie ma co się rozczulać, nie ma co się stresować. Najwyżej nie zjem, no ale chyba sobie tego nie wybaczę. Lubię jednak te challenge dopinać do końca, wiesz o co chodzi? Mhm. Dzień dobry. Podobno jest burrito nowe. 6,4, tak? 6,4. To ja wezmę chyba. Chciałem się tutaj. A ja pan już kiedyś siadam tą na tą piątkę? Piątkę jadłem. Ale dawno, dawno temu. Trzeba się tam podpytać. Kurczak, wołowina, wieprzowina? Wołowina. Albo wieprzowina, sorry. Oświadczam, że jestem świadomy, że dania z sosami numer 6 i 7 zawierają bardzo duże stężenie kapsaicyny. Są tym samym daniami bardzo ostrymi. I że dobrowolnie podejmuję się ich spróbowania oraz biorę pełną odpowiedzialność za skutki będące wynikiem spożywania sosów zawierających kapsaicynę w ilości od 1 do 5 milionów w skali Scoville'a. Boję się, oby nie... Mam nadzieję, że nas nie poznał i nie da mi jakoś tak dużo tego sosu, wiesz, specjalnie, żebym nie zjadł. Bo wydaje mi się, że w Big Daddy, jak jadłem tego kebaba, to tak było, że tam specjalnie tego sosu tyle, żebym tego nie zjadł. Przeklinam, bo jestem bardzo podekscytowany i już... Nie wiem w zasadzie, nie chcę w ogóle, nie chcę o tym myśleć za bardzo. Co będziesz jadł? Te najostrzejsze? Powodzenia, ja jadłem. Nie ma co gadać, chodźcie za czym, jak to robimy. No tak poproszę, pijem każdemu tego sosu. No tak, standard porcja. No to takie buritka to 3-4 kropy. Bo do 5 to tak już full. Że nie na pusty żołądek będziesz to jadł? Nie, coś tam było. Na pusty to samobójstwo. Parę razy je popełnił. No, ja raz i już drugi raz. No, jak będzie tragedia, to nie zjem. Ale wypadałoby zjeść. No, lepiej to sobie przerwy nie robić, nie? Tylko to tak. Szamać po prostu. Jak kiedyś zrobiłem przerwę, to już nie dało rady. Magma! Sami robicie to sobie? Nie, to kupmy. To już za duża siła, że nie ma takiej patryki nawet. Ja chciałem właśnie zauważyć to, jak on przy każdym challenge'u jest taki poddenerwowany i od razu możecie zauważyć, jak jest taki wulgarny, dużo przeklina i tak dalej. To znaczy, że w odcinku będzie coś challenge'owego. Chciałem odejść, chciałem nie patrzeć, jak ten sos wygląda. Zobaczyłem, no wygląda tak jak to gówno w Berlinie. No. Magma. Nie no, widzowie, powiem tak, jeśli będzie bardzo, bardzo źle, odpuszczę, no bo jest odpuszczać, no ale dobra, zresztą nie ma, ja się nie nastałem, siadam, jem i wychodzę. Jem to, wychodzę. Nie wiem, czy będę popijał, znaczy na pewno będę popijał. Mógłbym tutaj gadać teraz, że nie będę popijał do połowy czy coś. Nie wiem, jak będzie. Chcę po prostu to zjeść i wstać od stołu. Po prostu. Przygotuję się już, żeby nie tracić później czasu. No nie, robią nam foty. To stresuje dodatkowo, szczerze. Ja wiem, no. Startuj! Jedź, jedź, luźniutkie jest. Zajmę mordo, bez rady. Łykaj, łykaj. Tylko w 2 minuty to zjadasz.
Luźne jest, luźne. Pomyśl sobie o wakacjach, gdzie zaraz pojedziesz. Rajska woda. Rozkręciło się. Nie daj się. Już malutko zostało. To już czkawka. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Jedzie ta kola jest. Dawaj, dawaj. Trzy gryzy ci zostały tak naprawdę. Wjechało mleko, ale to nic, ono łagodzi. Rękawiczek mi k***a nie dali nawet. Jedź, jedź, jedź. Nie zastanawiam się. Masz. Szodrobina, to jest ostatnie dwa kęsy. To już jest najgorzej teraz. Ostatnie dwa kęsy, no też najmokrzejsza część została, nie? Najbardziej mokra. Będzie dobrze, księżulo, dasz radę. Tyśka? 6,5. Jedź. Końcówka. A już najgorzej teraz jest. Ostatni kęs, no co to jest? No nie, no mamy to, wiadomo, że to mamy, ale kurwa już... Już tak nie mam ochoty na to, że nie masz pojęcia. Zjedzone. Powiem wam tak, ile mi to czasu zajęło? 3,5 minuty. Teraz jest dopiero, się dzieje to, co jest najgorsze. Rozkręca się. A może spadnie szybko ta ostrość? Mam nadzieję. Ale tak szybko to zjadłeś, że nawet nie było kiedy cię dopingować. Pali mnie całe gardło, tak jakbyś żeletkami poprzecinał, jest dramat. Ludzie się patrzą. Muszę się tak trzymać, żeby cały czas mieć mleko na ustach, bo... Ja... nie ostre. No słuchaj, no udało się. Ale to, co się dzieje teraz, jest dramatyczne. Pokaż oczy. Jedno mleko mało. Jak to pali? Co to jest za toksyna w ogóle? Co to kurwa jest? Nigdy więcej. Próbuję chwilę tego nie pić, ale jest tragedia. Że trzeba to przetrzymać i powiedzieć sobie, że nic mnie nie boli, drętwię i wszystko. Połóż się może na tym posadce, cię zmrozi. Chodzą, plują. Wyszło łatwo, ponieważ to burrito jest bardzo mięciutkie i nie jest wcale duże. Dlatego jak sobie zryjecie łeb, że musicie to zjeść, to to zjecie. Ale... O k***a macie. To jest mostek? Co to jest? Tak. Pali w mostku? Mhm. Nie chcę tego k***a pić tyle. Bo to dodatkowo podrażnia, nie? No tak, no i będzie jak u mnie. Eksplozja. Cieszę się, że się udało w końcu. Cieszę się, że się udało, bo ostatnio co ja jadłem takiego? A no, ostatnio currywursta w Berlinie. Berlin. No to tam to nie do zjedzenia w ogóle, nie ma szans. Ale no nie polecam ogólnie i to, co się będzie na pewno działo z brzuchem, a... To, co się będzie działo z wiecie czym? Czemu to nie przestaje? Ale chodź to posprzątać, może. Ziomal wielki fan.
Czy ja też sobie oglądam do żarcia. Pamiętam, bo ja cię ogólnie od mało lata oglądam, bo wiadomo, od tych pierwszych filmików, to potem pamiętam, że miałeś przygodę z tym, z seks telefonem takim, nie? Jednodniową. To kurwa. To wolałbym filmiki, kurwa, nagrywać. Nie, no wiadomo, nie? No to, że w ogóle to idzie znowu, to jest super, nie? Że się no. Udało. Dzięki śliczne. Jestem w sasie. Dobra, przeszło mi z ust. Znaczy, czuję, że zjadłem przed chwilą coś najostrzejszego w Polsce, ale udało się. Udało się? No. Jest to ostre, ale no, jadłem gorsze rzeczy, szczerze. Dobra, lecimy, hej. Dzięki. Także no wiecie, to można gadać, że Tomasz 6,4 miliona, Killer ma 5 milionów. No to jak ja bym miał powiedzieć, ile według mnie co ma, no to powiedzmy, że to ma te 6,4, ale to wtedy Killer ma, nie wiem, 11. Naprawdę. Killer jest według mnie. No i co widzowie, myślę, że można powiedzieć, że się udało. Nie pożygałem się, nic mi jeszcze się nie stało. To co się będzie działo później, nie będę tutaj zanudzał i tego dogrywał. Jakby kończymy ten film tutaj na francuskiej, tu gdzie się zaczął. Jeśli jesteście ciekawi, jak się czułem później, za parę godzin, czy tam jutro, w ogóle, no to wpadajcie na Instagrama, bo po to jest ta aplikacja również. Jak masz ochotę, zasubskrybuj ten kanał, daj łapeczkę w górę. Jakoś poszło. Poszło, szybko. Nice. Wracam do gry.